Dobra, to poszło. Już nie ma. To jest tak, żeby tu włożyć prawidłowo, no najlepiej sobie wyciągnąć tackę z naszym elektrozaworem. Pamiętajmy zawsze o uszczelkach. Większość uszczelek najczęściej, zawsze warto sprawdzić, jest spężysta, jest miękka, giętka, jest ok. Nakładamy na wąż, tu sobie wkładamy i teraz. Idzie za ślepka.
Dobra, teraz zmontujemy. Zawsze jest składnie.